Witam Was, moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj na film pod tytułem Moja pielęgnacja twarzy. Pokażę Wam produkty, jakie w chwili obecnej znajdują się u mnie i jakie używam do twarzy. Także mam nadzieję, że Wam ten filmik się spodoba. Życzę Wam miłego oglądania i niestety jestem dzisiaj też na tle mojej kuchni z tego względu, że pogodę mamy typowo letnią. Pada cały dzień, mamy 14 stopni, chmury, szaro-buro i ponuro. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że film Wam się spodoba, więc życzę miłego oglądania. Okej, moi drodzy, więc zacznijmy od produktów do mycia twarzy. Są to różne żele i produkty do demakijażu twarzy. Może zaczniemy od produktów z firmy Bioderm. Mam w chwili obecnej 3 produkty z firmy Bioderm. Pierwszy produkt wygląda tak, jest to żel do mycia twarzy, on jest akurat do suchej twarzy, ale moja cera jest taka trochę dziwna, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, wtedy moja twarz zaczyna się robić sucha, ma pełno suchych skórek mam na twarzy, także niestety wtedy moja twarz jest sucha i fajnie używać takiego jest produktu. I co mogę powiedzieć o tym produkcie? Mogę powiedzieć o tym produkcie, że ten produkt pachnie cudownie. Teraz też go od czasu do czasu używam i on naprawdę pachnie cudownie. Gdy myję sobie nim buzię, to moja buzia jest taka mięciutka. Także bardzo fajny ten produkt jest. Kolejna rzecz to jest po prostu też żel do mycia twarzy, do oczyszczania twarzy, możemy go właśnie używać do demakijażu. Jest to po prostu taki produkt do demakijażu twarzy, jest on do skóry normalnej. Następnym produktem jest produkt również tej samej firmy i to jest produkt tylko do demakijażu oczu i to jest też do skóry normalnej. Kolejne produkty, może teraz pokażę produkty do... A, jeszcze mi został jeden. I tutaj mam jeszcze jeden żel z firmy L'Oreal. Jest to żel akurat do cery suchej i wrażliwej, bo moja cera niestety też gdzieniegdzie ma naczynka i właśnie od czasu do czasu kupuję do cery normalnej, do cery lub do cery wrażliwej. Teraz przejdziemy do peelingów. W chwili obecnej mam 2 peelingi do twarzy. Pierwszy to jest peeling Nivea. Pierwszy peeling to jest peeling Nivea, którego mi już mało zostało. Jest to peeling do cery normalnej. Jest on w porządku, bez większego szału. Natomiast ten peeling z firmy Clinique jest zdecydowanie dużo lepszy. Z tego względu, że on ma więcej tych drobinek i one naprawdę, te drobinki działają i widać efekt. I widać efekt po użyciu tego peelingu, bo naprawdę on coś robi. Ten peeling tak średnio robi. I tu jest trochę napisane, że to jest na 7 days scrub cream, ale ja używam peelingu raz w tygodniu, nie używam codziennie, ale w okresie właśnie zimowym, jesiennym to zdecydowanie częściej używam, bo niestety moja cera tego potrzebuje. Taka właśnie szczoteczka, dzięki której nasza twarz jest bardziej oczyszczona, dokładniej. Ja ją kupiłam właśnie z firmy Mary Kay, kiedyś zrobiłam jakieś parę miesięcy tam zakupy i właśnie kupiłam tą szczoteczkę i co mogę powiedzieć, jest ona całkiem w porządku, aczkolwiek ja uważam, że powinna mieć ona troszkę bardziej miękką tą szczoteczkę, bo mimo wszystko ja robię, bo ona ma 2 szybkości, nawet robiąc na jednej tej szybkości to na policzkach jak robię, to mnie trochę boli. Na czole to oczywiście nie, na nosie też nie, ale jeśli o tą strefę, to niestety trochę to boli, więc myślę, że powinna mieć troszkę bardziej miękkie tą szczoteczkę, jeśli chodzi o moją cerę. Kolejne produkty to może będą kremy. Nie przykładam większej uwagi, jeśli chodzi o kremy. Jakoś tam specjalnie się na kremach, szczerze mówiąc, nie znam. Ważne dla mnie było, żeby był jeden krem nawilżający na dzień, a drugi krem przeciwzmarszczkowy na noc. W tej chwili właśnie używam kremu Nivea Aqua. To jest krem po prostu nawilżający, który używam na dzień, przed makijażem. Następnie mam krem Garnier.
na noc. Jest to przeciwzmarszczkowy krem na noc. I używam jednego produktu pod oczy, aczkolwiek nie zawsze, bo nie zawsze mi się chce. Więc to jest produkt pod oczy też z tej firmy Mary Kay, z tej samej co ta szczoteczka do mycia twarzy. I go używam czasami, ale nie codziennie, bo moje lenistwo czasem po prostu wygrywa. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o pielęgnację, jest to odżywka do rzęs. To jest chyba też znana wielu osobom, jest to For Long Lashes, czyli ta znana odżywka, która robi nam rzęsy dłuższe. I ona faktycznie działa, kiedyś ją używałam codziennie, bo to trzeba ją używać przez miesiąc codziennie i faktycznie był bardzo fajny efekt, widoczny i faktycznie ona nam wydłuża te rzęsy. Teraz ją używam od czasu do czasu, bo nie zawsze mi się chce i używam jej niecodziennie, ale mimo to i tak moje rzęsy są dłuższe niż przed używaniem tej odżywki i tak daje ona właśnie jakiś efekt, mimo że codziennie teraz jej nie używam. I kolejne dwa i ostatnie produkty to są produkty do cery, czyli dwa serum do cery. Pierwszy produkt jest to serum na noc, jest to koncentrat wygładzający i pielęgnacyjny. Kolejny to jest serum light, jest to konsystencja lekka, przeciwzmarszczkowa. Także takie dwa serum używam. Czasem to serum, czasem to serum, różnie, ale jeśli chodzi o serum, to staram się je używać często. Zdecydowanie częściej używam już krem pod oczy, ale jeśli chodzi w ogóle o kremy, to ja, moja twarz bez kremów nie może istnieć. Ja muszę mieć krem, nie ma dnia, żebym ja się nie pokremowała kremem, bo od razu czuję dyskomfort, moja cera krzyczy krem, krem, także nie ma dnia bez pokremowania twarzy. Nie istnieje u mnie choćby jeden dzień, w którym bym swoją twarz nie pokremowała po umyciu jej, bo to jest tragedia. Muszę od razu mieć krem. Po prostu jestem tak nauczona od małej dziewczynki. Po prostu kremowałam codziennie, codziennie twarz i po prostu dla mnie to jest po prostu sprawa priorytetowa. Kolejne rzeczy, jak się okazało, nie ostatnie, są to dwa produkty do twarzy. Są to maseczki do twarzy. Jeśli chodzi o maseczki, ja kupuję zazwyczaj jednorazowe maseczki do twarzy i staram się robić raz w tygodniu przynajmniej maseczkę na twarz, ale kupuję to właśnie te takie maseczki pojedyncze w takich małych saszetkach. Ale akurat w tej chwili posiadam w domu takie dwie maseczki w tubkach. Pierwsza maseczka to jest, którą kupiłam jakiś czas temu, jest to z firmy Yves Rocher. Jest to taka maseczka, która bardzo ładnie pachnie, po prostu pachnie ona bardzo, bardzo ładnie. I ją też można używać do włosów. Kiedyś właśnie raz spróbowałam ją użyć na włosy. To niestety nie był to fajny efekt, bo ona bardzo wysusza właśnie włosy i są one takie, te włosy później tępe. Jakieś takie, jest takie suche, tępe, jeśli mogę użyć takiego słowa. A jeśli chodzi o tą drugą maseczkę, to jest ta znana też chyba wszystkim, bo był szum o niej duży. Jest to Black Mask, czyli taka maseczka peel off, oczyszczająca do twarzy. Ją użyłam dopiero raz, użyłam ją na całą twarz i później po prostu miałam z w oczach, jak ją odrywałam, bo tak to było ciężko, bo tak było ciężko ją oderwać. Jeśli chodzi o partię nosa i czoła i tutaj brody, to myślę, że zdecydowanie lepiej to schodziło i chyba będę robiła tylko na tych partiach, bo jeśli chodzi o te partie, to zdecydowanie to boli. Także poza tym te partie nie wymagają u mnie większego oczyszczenia, tylko oczywiście partie czoła, nosa i brody. I moi drodzy, to by było chyba na tyle. Także to są moje produkty, które znajdują się w chwili obecnej w mojej łazience, które używam do pielęgnacji cery. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak tak, to kciuk w górę tradycyjnie. I widzimy się w następnym filmiku. I życzę Wam miłej niedzieli, bo ja ten filmik dodam jutro. A sobie życzę miłego weekendu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!